Myślę, że nasza wizyta, nasze tutaj spotkanie, wizyta delegacji niemieckiej była spotkaniem owocnym, a finałem tego owocu myślę, że powinno być podpisane przez nas porozumienie. Porozumienie, które będzie wydłużać, tak jak powiedziałem, naszą dalszą współpracę i przynosić kolejne owoce kolejnym, mam nadzieję, pokoleniom, bo to jest pewna kontynuacja, a kontynuacja powoduje to, że jest jakaś ciągłość. Powinniśmy zadbać o to, żeby ta ciągłość była, żeby nie doszło do przerwania z jakiegokolwiek powodu, dlatego że ciężko będzie później wrócić do kontynuacji tej współpracy. Herr Präsident Krieger sagte, dass die Kontinuität wichtig ist. Dafür haben wir Sorge zu tragen. Wir dürfen keine Unterbrechung zulassen. Es ist immer schwieriger, so etwas zurückzukehren. Was wäre eine Zusammenarbeit ohne die Menschen, die Sie tragen? Przede wszystkim chciałbym się przyłączyć do słów pana komendanta, do twoich słów, Jacku. Czym byłaby ta współpraca bez ludzi, na których ona spoczywa? Und wir haben gestern in den Film- und Fotodokumenten ja gesehen, dass es angefangen hat, dass zwei Kommandanten eine Idee hatten vor über 20 Jahren. Wczoraj widzieliśmy i na filmie, i na zdjęciach, iż zaczęło się od tego, iż dwóch komendantów ładnie parę lat temu miało ideę, miało pomysł. Jetzt heute nach 20 Jahren braucht man uns eigentlich gar nicht mehr. A dzisiaj po 20 latach tak naprawdę w ogóle już nas chyba nie potrzebują. Denn die Vorschläge, Ideen, Anregungen, Projektgedanken kommen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ponieważ projekty, pomysły, działań, propozycje pochodzą od naszych pracowników. Und das ist auch gut so und das ist genau der Effekt, den wir haben wollen. Myślę, że dobrze właśnie, że tak jest, to jest efekt, do którego dążyliśmy. Und es gibt ja auch nicht nur den fachlichen Aspekt, den wir weitertragen und den wir auch gestern immer wieder betont haben, dass wir voneinander fachlich lernen. Jest nie tylko aspekt merytoryczny, który chcemy kontynuować, to, że chcemy się od siebie uczyć w dziedzinach fachowych. Ich glaube, dass dieser Aspekt, dass Deutsche und Polen sich besser kennenlernen und sich verstehen lernen, und damit meine ich nicht nur die Sprache, dass dieser Effekt mindestens genauso wichtig ist wie der fachliche Effekt. Myślę, że ten efekt, że Polacy i Niemcy się nawzajem poznają i że uczą się siebie lepiej rozumieć, i nie mam wcale na myśli tylko języka, myślę, że ten efekt jest nie mniej ważny. Und es gibt noch einen weiteren Effekt, das ist der individuelle Effekt, den wir auch an vielen Ecken und Enden sehen. Es gibt persönliche Freundschaften, es gibt familiäre Beziehungen, die entstanden sind, und das freut mich auch sehr, dass wir immer wieder davon hören, dass auch über das Dienstliche hinaus Kontakt aufgebaut und gehalten wird. Ale jest też efekt bardzo osobisty, o którym słyszymy w bardzo wielu miejscach. Ten efekt tego, że powstały osobiste przyjaźnie, że nawiązane zostały stosunki rodzinne. To jest bardzo ważny rezultat, który musimy podtrzymywać, nad którym musimy też pracować. Und was die Zukunft angeht, unabhängig davon, was die Politik macht, wie die Wahlergebnisse ausgehen, glaube ich, sollten wir unbeirrt unseren Weg weitergehen. A co się tyczy przyszłości, która jest dla nas ważna, niezależnie od tego, jak będzie się zmieniała sytuacja, niezależnie od tego, jak będą przebiegać wybory, my musimy kontynuować naszą współpracę. Ich hatte letzte Woche eine Einladung unseres Innenministeriums, um die Strategie der nächsten Jahre festzulegen. W ubiegłym tygodniu otrzymałem zaproszenie naszego ministra spraw wewnętrznych, aby ustalić strategię na następne lata. Und die Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei, mit den polnischen Partnern
ist dort sehr, sehr weit oben auf der Tagesordnung. Współpraca z policją polską, współpraca z naszymi polskimi partnerami jest tam bardzo wysoko na agendzie. Und ich freue mich, dass wir alle, Jacek und ich, aber auch Sie und unsere Bediensteten und Mitarbeiter, Auszubildenden, Studierenden, Schüler, dass wir alle auch dazu unseren Teil beitragen können. I bardzo się cieszę, że my, Jacek i ja, ale też nasi pracownicy, nasi funkcjonariusze, studenci, słuchacze, że wszyscy możemy swoją część do tego przyczynić. Und dass wir Taten belegen können, Projekte belegen können, das haben wir eindrucksvoll gesehen. Worte haben wir auch viele gewechselt. A to, że potrafimy tego dokonywać czynami, potrafimy to dokumentować projektami, słów też wymieniliśmy niemało. Aber das ist in Polen wahrscheinlich genauso wie bei uns in Deutschland. Man braucht auch einen Vorgang, eine Akte. Myślę, że nie będzie inaczej w Polsce niż jest u nas w Niemczech. Do tego wszystkiego potrzebny jeszcze jest sygnatura, potrzebny jest odpowiedni akt. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, auch diesen Vorgang abzuschließen und in die Zukunft zu starten. I myślę, że warto teraz i czas przyszedł, by ten akt zawrzeć i go dokonać. Dziękuję. Bardzo budujące dla mnie, bo jeżeli my jesteśmy niepotrzebni w ciągu 2 lat, to w zasadzie dobrze, bo tylko co 2 lata zjawimy się w jednostce, a później... Ich darf nur einen Satz hinzufügen zu dem, was der Präsident gesagt hat, was für mich eigentlich ziemlich aufbauend ist, wenn wir nicht nötig sind bei diesen Vorgängen. Für 2 Jahre unterzeichnen wir, das bedeutet, dass es ausreicht, einmal in 2 Jahren zu erscheinen. Wir sollten unsere Leute nicht stören. Dann möchte ich die Gelegenheit ergreifen, mich ein wenig einzumischen, denn ich habe ja gestern schon gesagt, Sie leisten die Basisarbeit dafür. Wir profitieren als Polizeipräsidium des Landes Brandenburg davon. Herzlichen Dank. Ich glaube, auf dem miejscu skorzystać z okazji i zaingerować. Kleist Stadt Frankfurt Oder. Mówiłem wczoraj o tym, że Państwo tworzą podstawy, z których korzysta potem brandenburska policja. Prezent z miasta Heinrichshafen Kleister, Frankfurt und Oder. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen in einem Punkt, Herr Kommandant, widerspreche. Ale proszę mi pozwolić, że w jednym punkcie z Panami, Panem Prezydentem i Panem Komendantem się nie zgodzę. Sie haben Ihre Mitarbeiter gelobt, völlig zu Recht. Słusznie Państwo chwalili swoich pracowników. Aber das ist ja auch nur ein Kompliment für Sie. Sie haben die richtigen ausgewählt. Ale to była pochwała tylko dla Panów, tak samo, mianowicie wybraliście właściwych. Und der Widerspruch, den ich jetzt anmelde, besteht einfach darin, ohne Sie beide geht es gar nicht. A sprzeciw, który chciałbym zgłosić, nie, nie, bez Panów to nie jest możliwe. Ich habe die 2 Tage über den festen Willen von Ihnen beiden gespürt, den festen Willen, die Absicht, die Sympathie zwischen Ihnen, und das ist entscheidend. Wir haben immer wieder vom Willen geredet, aber hier sehe ich auch eine Freundschaft. Przez te 2 dni czułem bardzo Państwa, Panów determinację i wolę, siłę zamiarów i
zrozumienie, ale też czuje się sympatię, która powstała. Insofern wünsche ich mir und Ihnen, dass Sie diese Funktion lange behalten, im Interesse der weiteren Zusammenarbeit. I dlatego życzę i Panom, i sobie, aby Panowie długo tę funkcję zachowali w interesie tej współpracy. Auch ich würde Sie gerne wieder treffen. Ja chętnie też w tej funkcji bym się z Panami spotkał.